czy coś. Witam. Cześć, tutaj. Patrzcie, co tu posiadam. O! Kurde, ile radości. O, aż kręgosłup. Trochę już jest o wiele lepiej dziś, ale i tak coś czuję tam po środku. Taka paczucha jest. Początkowo myślałem, że jak to przyszło, to zobaczcie, są na folijce pokebole. Ja myślałem, że nie na wszystkich są nic. To z jakiegoś jest tylko pokestopu, pokecenter w Stanach. Ale okazało się, że tylko Elite Trainer Boxy są takie. A te pokebole są chyba normalne. Tylko dziwne, bo ja nie widziałem wcześniej tych pokeboli na tym, na boksach jak kupowałem, więc no. Tutaj jeszcze przygotowane nowiutkie toploaderki są i tu koszuleczki nowe do otwarcia. Mata przygotowana. Klaserek, żeby calutki set zrobić, ewentualnie. Wybór taki do rękawic. Albo czarne spożywcze do obierania ziemniaków, albo rękawice diabła, które miałem. Nie wiem, które lepsze. To nie są zimówki, to są z diabła z tego, z Halloween. Kurde, jakoś... A, nie masz, ale to jest boosterek zawsze. To nie jest tyle, nie wiadomo, ale no niech będą, no niech będą. To nie są skarpety. No coś jest nie tak, zobacz jak to jest zgrubione, tak jakby to nie było jak na złą rękę założone czy co. Coś jest nie tak, niewygodne to nawet. Rolę spełnia swoją, karty nie p***wie. Teraz karty 2 godziny, speedrunem zrobimy to szybciej. Coś jest nie tak z tym. Nie, nie da rady w tym siedzieć. Załóżmy tą spożywczą. Mieszam zanętę nim. Na ryby zazwyczaj. Najdroższa karta, jaka jest, to 200 euro za Pikachu. 189 euro sprawdziłem. Tylko póki co te ceny są strasznie adekwatne, bo dopiero się rynek zaczyna kształtować tego, bo to premiera setu była dzisiaj. 36 boosterów mamy łącznie. Nie wiem, czy jest jakiś gwarant tutaj, czy nie. Zobaczymy. Zaczynamy. Pierwszy. Arty. Tak wyglądają. Do koszulek tylko te droższe, albo takie ładniejsze full arty. Wszystkiego do koszulek nie będę ładował. Nie, coś źle przełożyłem, bo to jest najlepsza karta w tym. Jedną się przekłada, czyli miałem rację. No to jest najlepszy drop paczki, to już można skipnąć. Kofa Glirgus? Nie znam tych poksów. No jedna jest energia. Scatterback. No jesteśmy generalnie tutaj po full arty, żeby dostać coś fajnego, drugiego i ładnego. Jeśli chodzi o ten set, to ponoć ta sama osoba, co tworzyła grafiki, zasada jest taka, dwa reverse holo, jedna holograficzna, w każdej paczce będzie. Chyba, że trafimy godpacka, nie wiem, czy one istnieją. Jeśli chodzi o ten secik, to osoba, która projektowała Evolving Skies, grafiki w Evolving Skies, czyli jeden z droższych ostatnimi laty setów. Ponoć też grafiki robiła do tego seta, do Surging Sparks. Smoczum, coś tam... O, ładna grafika. Taka jakby trochę retro wygląda. Didi, Terra Orb. Kurde, to też ładne. Znaczy pewnie nic nie warte, ale ładne. Takie staro te karty wyglądają. Mimo, że nie są stare. Okej, pierwsze reverse holo to Togepi. Pamiętam tego Pokemona. To jest chyba jeden z tych pierwszych też. Togepi, jeden reverse holo. Powtórka i... O kurna ty, co to? Palossand. Już w drugiej paczce. Coś takiego. Nie sprawdzam wartości tego póki co, ale no fajny. Jeszcze właśnie, no to do koszuleczki akurat te full arty takie powsadzam. Te lepsze zostawiam tu, a wszystkie inne na kupkę idą. Pikachu. To chyba oznacza, że będzie Pikachu też w środku. Ale kurde, na advent jak przyjdą te paczki. To będą solidne paczki. Po co mi rękawiczki? Żeby określić powagę sytuacji. Nie wiem. Donphan. Ile w ogóle jest kart tutaj? 191 kart jest łącznie. Jasmine, Serneas, Terra Orb. Dobra, dwie reverse holo, ale dziękuję pięknie. Jedna reverse holo, Exadrill i najlepsza... No ładne, ale no full art to nie jest. I trafia na kupkę zwykłych kart. Fanpi? Kurde, za stary już jestem, ja nie znam tych Pokémonów. Co to za Pokémon? Kiedyś to był Bulbasaur, Jigglypuff, Pikachu, Rattata, takie rzeczy. Jakieś kilowatrele. Och, och, ładny, ładna karta. Nie wiem, chyba mi się podobają takie retro karty, co mimo, że są nowe, wyglądają, że jakby były stare. O, mieliśmy tą kartę, tylko to jest w wersji reverse holo. Druga karta reverse holo. Duraludon. I wielki bąbelki. Nie wiem, czy Pokémony jakoś ostatnio się tak spopularyzowały, czy to przez to, że zacząłem się interesować i faza mi weszła na otwieranie, to jakoś tak bardziej zauważam ten temat, bo nie wiem, wszędzie są obecne ostatnimi czasy Pokémony. Wszędzie, gdy nie popatrzę, to widzę, albo może algorytm mnie złapał i wszędzie się wyświetla. Ale to na Twitchu też. Dobra, lecimy. Sandygast, nic mi nie mówi, Drillbury, Flapple. Co to kurwa jest? Czemu one są blond i mają usta? Inaczej to wyglądało. Dobra, jeden reverse holo, Blitzle, drugi reverse holo. O, trenerka, trenerki są drogie, bo są pani ludzie, ale no reverse holo nie. O, jest coś, kurna, widzę to. To jest zielona obramówka, pa. Też ładny, ale co to za Pokémon? Tatsugiri. Ale fajną fakturę ma, taką czuję przez rękawiczki, że to jest takie bardzo chropowate. Korona jakaś kryształowa z diamencików, nie wiem. No, wygląda idealnie ta karta. Wygląda 10 na 10. Nie wiem nawet. Idealna odległość nie, tu jest, no nie. Tu jest trochę więcej niż tu. No, nie wiem, ale w dobrym stanie jest.
bo uwielbiam to robić, uwielbiam to otwierać. To mi daje więcej frajdy niż kręcenie maszynami w ostatnimi czasy. O, tego to kojarzę, ten, on ewolucję różnie miał, ten stary Pokémon. Zeberka jakaś, Marill, Relor, Lively Stadium, Shinotic. Dobra. O, ewolucja tego, co już mieliśmy, tylko były takie retro myszki, a to jest też Reverse Holo, tylko ewolucja. Pierwsza Reverse Holo, druga Reverse Holo i... Takie jest życie. To idzie na ogólną kubkę. Ja może do toploader... Nie, no to nie masz przesady. Do toploaderka to załadujemy, kurde, tego Pikachu za tysiaka bym chciał. Jeszcze to pewnie podrośnie z czasem. Ojojoj. Dobra. Magnemite. Stara retrokarta. No coś mnie ciągnie do tych starych retrokart. Ładnie wyglądają. Kurde, nowe karty, które są, wyglądają jak stare. Leniwiec. Utożsamiam się. Oricorio. Kobitka. Bronzor. Gargonzol. Cerulecz. Chill Teaser Toy. Kolejna taka retro wyglądająca karta. Fajne one. Lutermane. Takie one pastelowe kolory mają bardzo. To chyba sprawia, że jest takie. Pierwsza Reverse Holo. Vatrel Ptok. Druga Reverse Holo. Mamy powtórka, ale nie mieliśmy w Reverse Holo. Ho-och. I... Chociaż mamy trzy mamy ewolucje. Mamy Stage 1, Stage 2 i to jest chyba... Czy to są inne Pokémony? Te, co były wcześniej. Te takie... To ten? Okej. Okay. No. Octopus. Ośmiornica. Grab. Od chyba Grapple. Dale. A pytanie. Czy jest opcja dostać Godpacka, że otwierasz i wszystkie karty full arty, na przykład holo? Tutaj czy nie? Czy w tych nie? Pytam? No. W japońskim 151 jest. Właśnie, kto wie? To dopiero wyszło. To wyszło dziś, na dobrą sprawę. Kto wie? Póki ktoś medialny nie trafi, ktoś, kto kanał jakiś prowadzi, no to obstawiam, że wieści się za bardzo nie rozejdą. O kurde, no nie wiem, te karty retro są zajebiście wyglądają, właśnie tak staro. No nie, będzie trzeba zamówić. First Base Edition set, zamówimy. Jedną paczkę. First Edition Base Seta zważonego, ciężkiego. Tylko jak to zrobić, żeby był zważony, a nie zeskanowany? Żebyśmy mieli gwarancję, że w środku jest coś... Co prawda jest drogie to, ale co ja do grobu to zabiorę. Dobra, Latios, to można wydać na karty. O, kurwa, moje kręgi. Dobra, Latios, w Jubilera się bawię. Słuchaj, tu drogie rzeczy mogą być jak siądzie. Nie no, to żarty te rękawiczki. Mówili mi, żebym założył, to założyłem. Zmanipulowali mnie. Dedenę. O kurna, ty, jakie piękne. Słonik, ale fajny. A ty jeszcze, to jeszcze nie koniec, ale ładny. No uroczy, bardzo, ale fajny. Jezus. No tyle frajdy mnie dają duże winy na kasynie. No serio. I to nie był nawet ten, to nie była ostatnia karta. Fajny, piękny. Kurde, no dobrze idzie, no. Niewiele boosterów, zobacz ile tego jeszcze zostało. Pizdu. Na niewiele boosterów już trzy takie fajne karty. Dobra, lecimy. Moreul, Diglett. Dobra, pierwszy reverse, Rufflet. O, świnia. Świński nos ma. Kolejny full art. Kurde, ale leci. Nie wiem, booster za boosterem, full arty non-stop. Jakaj koszulkuje to. 340 powera ma. To nie żarty. Dobra, niezły. Dobra, Vatrel, Exadrill. Nie wiem co to, nie wiem co to. O, no kurde, retro karta Pokemona, którego kojarzę starego. Takie karty są najlepsze. To co to jest? Lootbox. Albo balon. Grimgul. Pierwszy reverse holo, drugi reverse holo i... To nie może cały czas dawać, no bez przesady. O kurna, jest. Widziałem tam. Jest coś. O, stara retro Quaxly. Jest w tym secie Squirtle? Tak? O, to fajnie. Lubiłem też Squirtla. Dragon Elixir. Goldengo. Pierwsza reverse hola. Mam to, ty! Mam tą kartę full artową z poprzedniego seta. Stellar Crown. No nie sprzedaję kart. Widzę. Dobra. I pierwsza reverse holo. Jest, coś się świeci. Chyba. No nie, chyba... Druga, o, Black Kyurem, X karta, też full art kolejny, nie wiem, to chyba jakiś smok jest, czarny Kyurem, ale też super ma, kurde, nawet przez rękawiczki czuć, ma takie chropowate, fajne. Dobra, ładujemy to do koszuleczki, ale nie, bardzo spoko daje, naprawdę, jak na to co otworzyłem, te karty wpytę. Helloptile, Capsakit, Sigilyph, Duraludon, mieliśmy już to, Grafai, Cyrano, jakiś taki kurcze. O, fajny Pokémon, Tauros. Pierwsza Reverse Holo, druga Reverse Holo i mieliśmy to w poprzedniej paczce, tylko była Reverse Holo, a to jest Holo. Dobra, Mankey, powtóreczka, Execute, Nufka, Fablu, Rotom, Magnezone? Nie widziałem, że Magnetite ma jeszcze... Magneton ma ewolucję. Magnetite, Magneton, Magnezone? Technical Machine, Fluoryt, Kwakwawal, Shellos, Nufka. Nie miałem i... No i tak, jakiś Gouging Fire. Póki co, słabszy kart tyle jest. O! Pa! Eevee. Fajna retro karta. Ładna. Execute, Bruxish, Turtonator, Countergainik. Jest coś, pa! Druga Reverse Holo i... No, Godpack nie jest to. Castform, Sunnyform, Mespirit, Scatterbug, Buffalo jakiś, Altaria, Villon.
I aha, dlatego był taki wypchany, bo są dwie karty holo, blender. Jedna jest trenerem, a druga będzie zaraz jeszcze. Pierwsza, kurde, ale się ładnie mieni to. I holograficzna. Wydaje mi się, że przez tą kartę to było. Ta karta jest grubsza, ona jest tak jakby kartonik. O kurna, ale banan, ale wygięta. Ara, daj mi kolejną, daj mi Pikachu za najdroższego, najrzadszego. Ale ten i tak jest piękny, przyznam. Snorlaxik, fajny Pokémon. Pamiętam, że próbowałem go zdobyć, jak graliśmy w Poksy. O, Primeape? Nie pamiętam tej ewolucji tego Poksa. Chyba, że to jest jakaś nowa. Rufflet, Rapinch, Duskball. Jakaś trenereczka, Jasmine's. Jasmine's Gaze. Nie wiem, co to jest Gaze, ale coś tam Jasminy to jest. Gaze to coś mi się kojarzy z zamienianiem w kamień ze wzrokiem czy coś. Valerain. Ale ma jedynki, kurwa. Kąsiłby mnie nimi. Jabłko? Co to za art dziwny jest? Wygląda jak prawdziwe jabłko, nie Pokémon. I smok jakiś. Eternatus się zwie. I energia. No dobra, do koszulki tego nie ładuję. Dobra, ponad połowa otworzona. Fibas, krokodyl, powtóreczka, spiłpa, ptaku, pasiman, stadionik. No i teraz najważniejsze. Kobitka Mesprit. O kurde! Kolejny ptaku, ale dziwne, że teraz, a nie w następnej. Też ładny. Pterodaktyl. No jakiś taki dinozaurowy ptaku. Tu jest chyba stadion. On stoi na stadionie. Fajny, ty. Glimmet. Pansir. Fajny. Kurde, nostalgiczne te stare poksy. No jak nic, będzie trzeba zamówić znowu pieniądze na te First Edition base sety, żeby mieć. I raz na jakieś czasy popatrzeć dla ukrytych potrzeb. Nie, bo to już zabrzmiało trochę patologicznie akurat. Counter Gain i tak, jedna Reverse Holo, ładna. W sumie taka ładniejsza jak na Reverse Holo. Druga Reverse Holo i Milotic, ale nie wiem, wygląda jakby wystawał ten pysk z tej karty. Jakoś tak 3D to wygląda. Ten element wygląda jakby był wypukły trochę. Albo mi się wydaje. Dribur, co to jest? Magnemajcik. Kolejny, to już nie wiem który. O, też kolejny leniwiec. Powtóreczka, Maushold. No będzie sporo powtórek już teraz, bo trochę tych kart otworzyliśmy, a jeszcze dwa boksy są. Ale to jeden nie do otworzenia. Kolbel. Nie miałem. Nowa karta. Morelul. Drugie Reverse Holo i... Tak średnio bym powiedział. Oranguru. Wulp. O kurde, no. Jakiś element w mózgu się odpala mi, jak widzę te stare karty. Nie wiem, czy to jest element nostalgiczny, czy czego, czy co to jest, ale czuję taki, nie wiem, neuron activated gdzieś tam. Fajny. Z Fablu. Sandigaścik, Brawiary. Nie wiem, co to, kurde, za stary jestem, żeby znać to. O, ten fajny, jakiś taki tęczowy trochę. Tutaj Duma zabarwiony tak tęczowo. Z Fablu. Medlink Memo i... Chyba się coś... Palkia. To nie jest jakiś znany boks? Chyba się szczęście skończyło. Wszystkie wykorzystałem w pierwszej prawej części boksa. Ile taki boks? 480 ja kupywałem. Aktualnie ceny tego są... Nie wiem. 500? Coś? Oj, jakieś takie sztywne. No sztywne jest to. Albo mi się... No je, ostatnia karta jest sztywna. Czuję to. Jest coś, chyba coś jest. Odczuć w ręce, że tak jest inaczej. Zveilous. Rotom. To Togepi. Heloptile. Kilowatrel. No jest coś, już widać. Chill teaser, to jest powtórka. Niebieski on był? Wydawało mi się, że to jakiś bardziej fizyczny, pustynny Pokémon, a to jest, tylko on ma jakiś przedrostek Paldean. Tauros. Dobra, pierwszy River Holos, Phil. Drugi Donphan. No i a nie sztywne. No myślałem. Ale jest jakaś taka. Mniej warto drogi papieru. Nikt nie pytał o komentarz. Volcarona, Togepi. Magnetonik, to już któryś z kolei. No nie są zgrzewa. O kurna. Ile warta? Bo ludzie świra mają na punkcie trenerek, tylko full artowych bardziej, a to jest commonem. Fittel. O, ty. Ta sama ty. Ty jesteś, patam. No może to ten Pikachu. To już nie jest zwykłe holo, to jest na stówę coś. Sylveon. A Sylveon to nie jest coś od Eevee, czy coś takiego? Umbreona kojarzę. Ładny? No. Też taki chropowaty mocno. Fajny. Punch, kurde. 270 powera. Dobra, dawaj go do koszuleczki. Dawno nic nie wsadzałem. Diglecik. No i to jest Diglett, a nie trzy Diglety w blond włosach i szmince. Co to jest? Sfil. Eca. Kappa Kid. Co to? Pokémon samolot. Helikopter bombowy. Surfer. Appletoon. Mam chyba poprzednią formę tego, co mówiłem, że jak jabłko wygląda. Tu ewoluował na, nie wiem, żółwia z jabłkiem na łbie. Kurde, Kecleon, ale ładny, jak na Reverse Holo karty jest serio ładny. Jak na Reverse Holo bardzo ładna karta. Senti Scorch, chyba od Szczypawicy. Senti coś tam się nazywało. I ostatnia, Iron Crown. Czwarta powtórka, ta sama, albo trzecia. Quaxly, Larvesta, Mankey, Execute.
taurosik wodny, jakiś fluoryt, dziewięciogonów Quaxwell, czyli ewolucja tego, co dostałem przed chwilką. Pierwsza reverse holo, druga reverse holo i powtórka. Czy będzie MTG? Nie, na razie MTG nie będzie. Będzie Lorcana, jak przyjdzie Kejsik i Poxy, ale pewnie jeszcze coś dokupię, obstawiam. W grudniu się zacznie prześlenie boosterowe. W grudniu będzie kalendarz adwentowy, dzień w dzień w kalendarzu adwentowym na wszystkie 24 dni adwentu będzie schowany jeden booster. Nie z Pokemonów, tylko ze wszystkich dziedzin i to będą dobre boostery. Niektóre pojedyncze paczki na przykład z jakichś base setów albo nie wiem, będą piłkarze, będą NBA, Pokemony i reszty nie wiem, ale coś tam chyba jeszcze będzie. Z każdego dnia na odpowiadający dzień z numerkiem boksik będzie się otwierało. To jest Fablu, Grotomik, oj, jedną skipnąłem, Vibraja, a to jest ta ważka, to już powtóreczka miałem. Kurde, ale tak żarło na starcie, pa, co booster, full art, słonik fajny, wszystko. A tu umarło nagle, i tak ładnie dało, przyznam. W porównaniu do tego, co wcześniej Pokemonów otwierałem, tutaj pan spokój. Jeden rewersik, drugi rewersik i... O! Kobitka full art trenerka, Drasna. To chyba taka trochę dojrzała bardziej. Starsza. Draska? Nie, Drasna. Jakaś szamanka, ma kolce takie. Fajna. Chowam ją do folijki. $0.5? No, nie, no niemożliwe. Jak $0.5? Myślę, że więcej troszkę. Z $2 pewnie warta. Flecik, Valerain. Chyba coś jest, nie wiem. Tego nie było. Było. Executik, jeden reverse holo, drugi reverse holo i... Scovillain? Nie wiem, co to za pox. Jakieś dwa kwiaty. Czerwona i zielony łeb. A się świeci gwiazdeczki. Fajnie tego jest. Chryste, panie. Mnóstwo tego jest. Chyba więcej niż na innych tych gwiazdek. To są papryczki? A, to. No, możliwe, że papryczki. Ale nie wydaje mi się, żeby ona jakoś bardzo... Nie czuć pieniądza w tej karcie. No nie czuć. Ile zostało? No niedużo. Resztka. Zostało tyle. W jednej z tych paczek musi być najdroższy Pikachu. Najrzadszy z setu. Pewnie będzie w tej, gdzie jest gdzie jest wizerunek jego, więc tam otworzymy ostatnią. Ile ten Pikachu warty? Przez tymi cenami, tak jak mówiłem na starcie, one są jeszcze nieustabilizowane, jako że premiera seta była dzisiaj, ale na dzień dzisiejszy 190 euro jest warty od razu w dzień premiery ten Pikachu. Więc no, dobra. Sizzly. Będzie, czuję to. W jednym z trzech boksów. Mam nadzieję, że nie ten, co trafi do Akryla. Applin, Duraludon, Cyrano, powtóreczka, Meowstic, powtóreczka, Tapu Koko, pierwszy reverse... O! Larvesta, ty! Fajna i to znowu powinna być druga reverse holo. Fajna, no, ładnie wygląda. Vibe tego słonika, bardzo podobne arty to są. I też to są karty, które mają, są low mocowo, ale pięknie wyglądają. I zobaczcie, jaka idealna odległość jest z prawej i z lewej strony. Powiedział, że perfekcyjnie praktycznie. Dobra, wsadzę sobie do tego to. A jeszcze jedna? A, to... Jakieś Landorus. PSA 10 700 dolarów chodzi ten Pikachu. Kurna, chyba z jeszcze jeden nie wiem, czy jeszcze nie domówię tego. Zobaczymy, chcę dostać tego Pikachu i nie chcę go kupić, chcę go sam otworzyć. Trapin, Trelor, Silo, Klopob. O, dużo nowych kart. Nie kojarzę, żebyśmy je wcześniej. Gravity Mountain, chyba też nowa, ale pierwszy rewersik, drugi rewersik. O, Ninetales w rewersie i no i tak. Ostatnia paczka została. Ostatnia paczucha z wizerunkiem Pikachu. I mam nadzieję, że w środku też z Pikachu. Najrzadszym z seta. Otwierałem już boksy i nie dostawałem tylu full artów. To, że dostałem tyle tego, to mam wrażenie, że trochę farcik. Przyznam, zaraz pokażę wszystko, ale... Dobra, lecimy. Ostatnia. Błagam. Drillbur, Quaxly miałem, Zangus, Ivillon, Vivi, Terra Orb. O, Reverse Holo Snorlax. Ładnie. Diglecik Reverse Holo i tak poszło w pytę, bym powiedział, jak na ten booster box. Tyle full artów, jak w Stellar Crown nie otwierałem, nie dostałem. Co prawda, Pikachu nie dzisiaj, ale jeszcze będę walczył. Więc tak, podsumowanko. Jeśli chodzi o full arty, które wypadły. Nie będzie niestety jakości, nie wiadomo jakiej, bo to kamera taka o, takie. Pikachu, może czwórkami będę pokazywał. Larvesta, Pikachu, Palossand. Pikachu jest piękny, tylko to jest dosyć częsta karta, wydaje mi się. Ta czwórka, no to plouderów chyba nie ma co tego wsadzać. Nie wiem, która jest najdroższa, przyznam z tego. Fanpi, full art trenerkę, no teraz lepiej. Miloticia. To jest zarąbista karta, pato, fajna. Black Kyurem. Dodatkowo jeszcze to. Ptaku. Skamory. Świniak. Chyba, nie wiem, czy to świniak. Nos ma jak świnia. Dobra. I ostatnia. Trener full artowy. I co? I na tym zakończymy. Dziękuję za uwagę. Dalej będziemy otwierać jeszcze Lorcanę, albo jak coś zamówię. Ale nawet dobrze poszło. Pragnę wziąć cię w podróż, bo walczyć chcę. O naszą miłość, jednak nie wiem gdzie.
przyniosłem ci.